Dzień dobry, witam najlepszych widzów na YouTube, czyli moich widzów. Zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka z tej pięknej Trzebieży. No to co, jedziemy zobaczyć, jak to wychodzą nam te szlaki. Tak tylko ciąć. Idziemy trochę pozrywać, idziemy posprawdzać w ogóle. O! Jak ta Waltra jeszcze, czy to jeszcze żyje? Dzisiaj macie znowu troszkę inny widok. Dzisiaj będzie taki przez cały odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Powiem Wam, że pogoda dzisiaj dopisuje. Fajna pogoda jest, cieplutko. Co prawda łańcuch nie jest już taki, jak być powinien. I zapewne te wprawione osoby powiedzą: Jezu Chryste, jak on tak może robić? A nie wprawione osoby powiedzą: nie, no przecież tnie, co on mówi. Jest taki, wiecie, pół na pół. Nie ma tragedii, nie ma szału. Nie ma co narzekać. Jeszcze coś tam gdzieś tam ścina. Dobra, pierwsze to, żeby to odpaliło. Jak to się odpalało? Dobra, to musiało być to. Chyba sprzęgło trzeba wcisnąć. Dobra. To było to. Ja Wam powiem, że ja dawno nie zrywałem. Dobra, to... A, czyli to pikanie to jest ręczny. Dobra. Dobra, to jest git, to już wiemy. Kurde, głośno trochę ten wałek chodzi. Dobra, chowaj się. To mamy tu. To mamy tu. To było to. Dobra, to było to. Ale tu jest brudno. Ale podejrzewam, najbardziej się kurzy przez to, że tu nie mamy tego zabudowane. I to będzie trzeba, kurde, zrobić. Gdzieś tak dziwnie ten fotel się buja. Coś tam się chyba poluzowało. Tata chyba nie dokręcał. Muszę mu to powiedzieć. Tutaj nie mam aż takich grubych sztuk, Wam powiem, także aż tak bardzo się tym... No dobra, ale tutaj coś akurat źle sobie chyciłem tą sztukę. To nie jest tak, że ona aż tak tragicznie tnie. O, no to już było lepiej. Natomiast no, była ta gałąź z tyłu i dlatego tak mi to troszkę nieładnie się docięło. No tak tnie, no, tak jak widać. No, nie ma tragedii, nie ma szału, ale nie ma jeszcze aż takiego, wiecie, aż takiego tępego, no. Mam drugi na zmianę, ale jeszcze chciałbym tego troszkę gdzieś tam dociągnąć do końca. A w sumie, wiecie, to tutaj sobie już ten szlak poznaczyłem, znaczy poznaczyłem. Parę tych w przód, parę drzewek w przód, wiem gdzie mam jechać. Staram się mniej więcej... Ach, dobra. Te szlaki robić, żeby były w miarę o dobrych odległościach od siebie, żeby nie były w miarę tak za blisko. No, wychodzi mi tu, dobra. Jedziemy! Szybki trochę brudne, aczkolwiek tutaj choćbym nawet umył, to jest chwila, moment i są dalej, że tak powiem, brudne, jak nie powiem co. Jak to się brało? A, dobra, będziemy mieć lepszy widok, troszeczkę, chociaż trochę. Trzebież fajna do zrywki, myślę, że też nie najgorzej, chociaż to sprawdzimy, bo tak naprawdę tutaj nie zrywałem na tej Trzebieży. Tak naprawdę zrywałem tym chyba raz, tylko raz na filmie. Ale muszę wrócić do tego, do zrywki. No dzisiaj jesteśmy już na popołudniowej zmianie. No, ten to za krótko wyszedł. Nie wiem, czemu tak mi to przytrzymało. Tylko tam będzie musiał tata gdzieś tam odłożyć. Myślę, że go zauważy. Wy w obecnej sytuacji macie lepszy widok niż ja. Ja tutaj aż tak dobrze tego wszystkiego nie widzę. Także jeżeli gdzieś tam gdzieś się obiję parę razy lub coś zrobię złego, to proszę mnie tutaj nie hejtować. Tak, tak to czasami bywa. Coraz więcej tego suchego jest, powiem Wam. Naprawdę tego suchego drzewa jest tutaj dosyć dużo. Czym bardziej w głąb się oddalamy, tym więcej go jest. No ale opał też jest potrzebny. Ale my sobie jeden szlaczek tak przejedziemy, tego 2,5. Pokażę Wam, ile musimy tutaj jeździć. Bo tu jest, kurde, naprawdę daleko. Daleko do tego jeżdżenia. Się robi to trochę problematyczne. Czy problematyczne? No wiecie, o co chodzi. No już jednak trochę za cały dzień, myślę, że kilka wózków ucieknie. Patrz już, jak się kurzy.
jak się topiłem, tak teraz się będę topił w kurzu. Dobra, muszę trochę patrzeć na ten tyłek, mówię, na ten wózek z tyłu, bo harwesterem aż tak nie zwracam uwagi, a tutaj muszę się nauczyć od nowa, jak to było. Dobra, tu się skręcimy, elegancko sobie pojedziemy i tam sobie tymi prostymi strzałkami wyznaczyłem mniej więcej szlak, tak jak chcę, żeby mnie prowadził. Patrz, jaki niski pniak, jasny gwint. Ra. To sobie tu ułożymy troszkę z boczku. Ja tutaj patrzę na prawo, czy nie mam żadnych kropek zostawionych, ale chyba na chwilę obecną jeszcze nie ma tragedii. Dobra, czy z tego nam coś jeszcze wyjdzie? Dobrze, 2,48, czyli jeszcze według w granicach rozsądku. Ale sześciocylindrowiec to sześciocylindrowiec. Powiem wam, że tak zarobiście to brzmi, że wiecie, tak. Tak mocno, tak fajnie. No i tam teraz przed nami chyba widzicie właśnie te kropki, takie podłużne, i tam sobie będziemy jechać. Tak mnie prowadzi ten szlak. Ale najpierw tutaj sobie jeszcze weźmiemy w prawo, bo tu mamy kropkę. Zapałem chyba, dobra. Poszła. Git, nie ma tam nikogo, nie ma. Nikogo nie zabijemy. W sumie takie mam ciche marzenie, żeby tutaj nic się nie stało. Ajajaj, no i znowu, dobra, muszę czekać jednak aż piknie. O, dobra, bo... O, dobra, bo ona czasami gdzieś tam się zbliża do tego wymiaru, ale gdzieś tam jeszcze cofnie, potem go przesunie w tył, potem w przód. A ja chcę troszkę szybciej. Dobra. Nie, to już jest za cienkie mi tu wychodzi. Z tego już tu sobie nic nie robię, to już tak zostawię. I teraz powiem wam, że jest ten moment, w którym sam do końca nie wiem, jak ja sobie znaczyłem ten. Dobra. Dobra, ja gdzieś ogólnie muszę się wbić w górę, żeby potem zjechać w dół. I nie wiem dokładnie, którym sobie szlakiem jechać. Dobra, jedziemy sobie tym. Ach, się tukę. Dobra, nie, bo tu jeszcze gdzieś była działka prywatna. Także my sobie, dobra, to jeszcze jest kawał, bo tu dopiero ja stoję. Tutaj się zmieścimy. Tutaj się powinniśmy zmieścić, ale tą sztukę sobie jeszcze zetniemy z tej pozycji. Mam nadzieję, że się uda to. Ładnie, dobra, poszło. Trochę ten pniak za wysoki jak na moje standardy, ale nie jeszcze aż taki tragiczny. Cofnij się tu. Dobra, cofnę sobie tu, żeby to sobie tutaj ułożyć. Powiem wam, żeby... Tak będzie, myślę, optymalnie. Tutaj to tacie ułożę. Dobra, i czym dalej w las ogólnie, tym to drzewo właśnie takie cieńsze, brzydsze. Także jeżeli gdzieś tam na początku jeszcze udało mi się jakieś rekordowe ilości w pewne dni uciąć. Dobra, ale tam sobie utnę, bo ona i tak jest z brzydkim czubkiem, a ja już tutaj nie będę, wiecie co, za bardzo cudował, nie chcę nic tutaj też obedrzeć. No i ten pniak już jest znacznie lepszy. Dlatego ja to sobie tutaj ułożę. O, tu jest działka prywatna. To jest ekologiczne, jakby ktoś nie wiedział. To są, widzicie, dziuple, tam może widzicie, może nie. Ekologiczne drzewa zostawiamy, bo one już są chore, schorowane, tam już są robaki i wtedy dzięcioły i te ogólnie inne ptaczory, wiecie, tam dziubają, robią wtedy te właśnie dziuple i takich drzew nie ścinamy, bo to jest właśnie ekologiczna, żeby tam gdzieś ptaszki miały też co jeść. Tak. Tu będzie git. O, i akurat z lewej strony pojawiła mi się kropka i ja tą kropkę przy okazji sobie też zetnę. Dobra, nie zamówiłem sobie jeszcze tego sprzęgła wiskotycznego. Muszę poszukać tego numeru seryjnego. Kurczę, wiem, że z tym zlekam, ale dzisiaj się już zawziąłem, że tak powiem, i napisałem do kolegów właśnie, czy nie mają gdzieś tego numeru, żeby mi jakoś podtegowali, ale będę sobie musiał, może na grupie znajdę, albo nie wiem, czy w instrukcji nie będzie takiej informacji może o tym numerze, żeby gdzieś go tam zamówić. Natomiast tak jak mi
kurczę, nie pamiętam kto mi tam to proponował, polecił mi, żebym sobie wyjął tą wtyczkę od Visco i powiem wam, że jest naprawdę spoko, bo tak jak teraz sobie siedzę, mam temperaturę 88 i gdzieś tam do tych 89, do 90 dochodzi, a powyżej nie chcę wyjść, także jest naprawdę spoko, natomiast no jednak chciałbym, żeby to było tak, jak być powinno, bo jednak z tego, co mi się wydaje, to w tych porannych godzinach, gdzie jest troszkę zimniej, to właśnie bez tej tyczki jeździć nie wypada, bo on chyba wtedy właśnie troszkę wolniej działa, a potem działa szybciej, jakoś tak chyba działa to Visco, dokładnie nie wiem, natomiast tak mniemam. Dobra, i teraz sobie tutaj popatrzę, jak to tu wychodzi. Dobra, to wychodzi mi, że ta sztuka jest tu do ścięcia, bo ona tutaj nie ma czubka. Skręcimy w lewo. Dobra, trochę pniaki jednak inaczej czuć. Dobra, ja sobie chyba tutaj muszę użyć tego, bo chyba bym nie wyrobił. Chociaż może, nie no, chyba bym nie wyrobił. No nie, ale tutaj akurat ten dyszel skrętny to jest coś pięknego, to idzie jak malina. I czy ja ją tak zetnę? No zetnę ją, tylko że troszkę w dół. Dobra, i to coś mi tam to źle wyszło. Dobra. Leć, pójdzie mi tam? Pójdzie. Elegancko. I co? I z tego sobie jakąś kłodę zrobimy, nie? Bo to w miarę ładna. Tak jest. Jak czepię tym traktorem. Jak to mawia, klasyk. Dobra, i to już z tego zrobimy sobie 2,5, bo to już jest trochę cienkawe. Nie ma sensu tutaj się jakoś... No i co? I nie chcesz przejść? No ale jest 2,49. Nie pikło, ale już mogłem to tak uciąć. Tu jest kawałek troszkę brzydszy, ja go sobie gdzieś tutaj dam, bo to będzie jako to P. Przypomnę, S2A ładne, S2AP brzydkie. I po lewo nic nie mamy. Tego krzaka sobie... Aj, ale brzydko, nie na raz, powinno być tak ładnie. Wyrwę, żeby mi tam, gdzieś mi tam nie łaskotał po podwoziu. A ja nie zamierzam się tutaj pozwolić gilgotać. Ale duże pniaki zostawiłem. Ej, to są moje? Kurde, ale lipa, ty. To takie nie było takie duże. Jakie dryblasy. Aż. Ej, ale naprawdę, ja to tak na szlaku takie robię niskie, a tu patrzcie, jakie kaszkadany, jasny gwint. Aż wstyd. No i dobra, i tutaj mamy taką ładną sztukę. I zmieścimy się, nie zmieścimy się, niestety pójdziesz do ścięcia, ale jesteś ładna, przeznaczymy cię na kłodę, także myślę, że nikt tutaj nie będzie aż tak bardzo za tobą płakał, szanowna koleżanko. Dobra, i czy ją ściąłem? O, ściąłem, ale gdzieś tutaj troszeczkę nie dociąłem, kurczaki. Do, ale musiałem sobie wyrównać, wiecie, żeby na kłodę musi być ładnie. Dobra, i ja sobie gdzieś tutaj, dobra, za to drzewo chciałbym podjechać, ale tamtego też, żeby nie obedrzeć. Ja go chyba obdarłem gdzieś tam lekko. Dobra, tu wezmę. Tutaj położę, bo tamto nie wiem dokładnie, gdzie jest. Ajajaj, trochę go dziabnąłem. Kurde. Nie za dobrze. Jeszcze jedna kłoda mi wyjdzie. No wyjdzie mi. Czemu ma nie wyjść? Jezu, jak miotam tym żurawiem, gdzieś tragedia. Aż mi gdzieś tak wstyd troszkę. Dobra, i tak to sobie wezmę. Wezmę sobie. Dobrze jest. To sobie tutaj teraz przejedziemy dalej. Przed nami mamy akurat sztuki same takie pochylone. Dobra, wiem gdzie jechać. Już się mniej więcej odnalazłem. My jesteśmy jeszcze po tej stronie rowu. Także to cięliśmy razem nawet chyba, tylko że tam wcześniej, w ostatnim odcinku, w tym. O, tu wam podlinkuję jak rasowy youtuber. 1,25 m pozrywam potem tacie na drugim wózku.
trochę tutaj jeszcze tacie zerwiemy, bo 1,25 m i tam w miarę to jeszcze wychodzi. Tacie jeszcze troszkę. Bra, sobie tu wyrobię. Bra, cofnij. O, by tu wyrobić. Tutaj sobie robiłem kreskę, że tak prowadzi szlak, ale ta sztuka nie musi być wycięta. Ona jest prosta, bo to ją sobie ja znaczyłem. Dobra, żebym z daleka po prostu widział, o co w tym wszystkim chodzi i mniej więcej gdzie się kierować. No i elegancko. Dobra, skręcę sobie troszkę na bok. A dobra, jak mam pod sobą, dobra, przejechałem. Jego sobie tutaj też, ją sobie tutaj wytniemy, damy sobie na bok, bo te sztuki będziemy tu na bok może tak układać. Będzie ładniej. Bra. Tutaj sobie to ładnie poukładamy. Oj, szanowny kolego, co się tutaj stało? Coś się przyblokował ten wymiar. Szedł po prostu cały czas na komputerze zero. No i właśnie taką sytuację miałem, jak wtedy mi się zablokował ten wymiar i przyfandzoliłem sobie w bok kabiny. Dobra, i co? Teraz chyba będę miał ciężko już to tak zmierzyć. Nie, no jeszcze nie tak źle. Dobra, 2,42, jeszcze kawałek, 2,52. No i git. Zobaczcie, ile by mnie, kurde. O, już byłby za duży. No, za duży. Dobra, wyrwałem. Gitarka. Teraz sobie z powrotem go chwycimy. Pyk, pyk, wyrównać, żeby wymiar się w miarę zgadzał. I lecimy z tym. Ratu jeszcze po prawo mamy kolejną sztukę. Tutaj było trochę mokrawo, ale to myślę, że... Dobra, napędy są niby wyłączone, ale... Myślę, że nie ma potrzeby chyba na razie, żeby je tutaj włączać. Tu już chyba trochę obeschło. No... Bo tutaj rzeczka płynie, widzicie? Bo tutaj jest właśnie gdzieś tam płynęło, to... Chyba... Nie wiem dokładnie gdzie, ale tam widać, że jest. A napęd tato wyłącza, jak wiecie, potem dojeżdża do szlaku właśnie, no bo do szlaku, do stosu. No to jest kawałek drogi. No i w sumie chyba lepiej wyłączać te napędy. Właśnie nie wiem jak w walczę. Dobra, ale na chwilę wam powiem, że... Nie, dobra, musimy jechać w tam. Ja się trochę pogubiłem. Bo z rozmów z kolegami wynikło, że na takie bliskie dojazdy poniżej 10 km w harwesterze nie opłaca się wyłączać napędów, a wręcz przeciwnie, wręcz jest niewskazane, żeby to robić. Tam jest jakieś, nie wiem dokładnie, musiałbym się jeszcze raz dowiedzieć, żeby wam tutaj nie skłamać. Natomiast w walce wydaje mi się, że chyba jednak lepiej rozłączać na takie nawet jakiekolwiek przejazdy drogą, bo jednak ciągniczkiem troszkę szybciej się jedzie po tych drogach, nawet po lesie, harwesterem jednak no ta prędkość jest mocno ograniczona. No i znowu coś tam jest, albo no przeważnie po prostu tak mi się dzieje, jeżeli to drzewo gdzieś jest tam, coś w tym dole mu tam przeszkadza. Bo widzicie, jak sobie dobrze chycę, gdzieś tam już mi nic tam nie przeszkadza tej prowadnicy, to już tnie to tak, jak być powinno. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Ojeny, dobra, ładnie, czy w miarę ładnie powiem, że tak, wróćmy na swoją pozycję. Okej. I 2,52. No i nie ma żadnego problemu. I tu mamy, o kurde, dobra, tam jest jeszcze kropka. No i to już będzie troszkę dalej. O, ja cię kręcę, tam są nawet dwie. No dobra, tą jedną to na pewno się... No jak się tu koła dźwigają, nie dźwigajcie się, proszę. I tu mamy P. Czy też nawet... Nie, no to jest P, to nie jest opał. Czy ja się tu wyrobię? Wyrobię się. Dobra, tu też się wyrobię. Tam jest pięknie poukładana sosna. Znaczy tragicznie poukładana sosna. Co tu było? Dobra, i my tu chyba zmieniamy w te teraz na to w dół. Pyk, pyk, pyk.
Nogi są. Dobra, troszkę do góry. Dobra, do siebie i chodź tu. Dobra, przeciągnąłem skubańca. Tam jest jeszcze jeden jasny gwint. No nic, no ja chcę robić te szlaki o w miarę dobrych wymiarach i odległościach od siebie, no to na tym pełnym wymiarze będzie trzeba pracować. No nic się nie zrobi. Trzeba się gdzieś... No nie, no to się nie da się tego nauczyć, chyba trzeba po prostu to w miarę opanować. Dobra, i wracamy potem jeszcze jedno. Ja się tu troszkę tak skręcę, skręcimy się tam do niej. No ona ma po prostu brzydki czubek, dlatego też idzie szanowna pani do ścięcia. No ale też widzicie, to jest teraz kijowe, jak tu jest właśnie gdzieś tam ten obok. O, chodź tu. Najpierw sobie musimy cię wyrwać, żebyś ty mi tu gdzieś, kurde, nie przeszkadzała. No i dobra, jeszcze sobie troszkę podjadę. No, powiem wam, że ten siłownik główny już coś tak średnio chyba działa. Albo to... Nie no, chyba musimy sobie troszkę... O, dobra. Tu coś... Coś się tutaj dzieje, uważam, że nie jest tak, jak być powinno. Nie wiem dokładnie co. Tata nic nie mówił. Tata może różnicy żadnej nie czuje, ale ja czuję, że coś tutaj się dzieje. No ciekawe, jak będę, jak sobie kłodę zbiorę, czy będzie odczuwalny jakiś spadek mocy. O, dobra, teraz powinno być mi łatwiej ją ściąć. Ale czy to będzie tak, jak ja sobie tego życzę? No nie wiem. Wy tam coś widzicie, no ja widzę dosyć przeciętnie, nie wiem dokładnie co tam się dzieje, bo tu jest krzak, poszła, ajajaj, oj tu, dobra, no poszła, ale poszła mi tam w prawo, no i w takiej sytuacji ja ją sobie gdzieś tam po prostu będę chciał, dobra, tak będę chciał to zrobić, ona mi tam wyszła gdzieś tutaj na szlak. Tamtą chyba troszkę rysnąłem. Dobra, tutaj muszę cofnąć jakoś na spokojnie, żeby nic nie obedrzeć. O, dobra, jestem. Jestem, wróciłem na pozycję. Okej, tą ze szlaku sobie też tu zetniemy. Bo inaczej nie przejadę. O, dobra, poszła tam elegancko. No i tak to w miejscu trochę będzie, kurczę, się tata rozstawi. Ale poszło. No i tą obok normalnie bym zostawił. Natomiast tutaj jest problem tego typu, że ona jest po prostu brzydka i dlatego idzie do ścięcia. No i co? No i my ją musimy ściąć, no bo nie będziemy przecież brzydkiego zostawiać, skoro i tak ona uschnie i nic dobrego z niej nie będzie na przyszłość. No to już jest ten wiek, że tak powiem, w którym będzie powoli coś tam się dziać z tą trzepą, bo to już prawie 5 lat. Ostatnio właśnie robiliśmy siłownik od chwytaka. Regenerowaliśmy skubańca. To już. Dobra, ja sobie chycę to tu. Git, git, git. I czy my tutaj mamy gdzieś coś? Nie mamy nic, to my sobie zjedziemy na wyłączonym wałku, bo po co tutaj robić? Tego my ją sobie, o, tam ją sobie zetniemy. No i gdzie to sobie ułożymy? No i to już sobie ułożymy tutaj. Dobra. No, tego krzaka wyrwał wcześniej, to by było lepiej, no ale to już nic nie zrobię z tym.
Tak już było, tak już niech będzie. No, jeszcze trochę. Dobra. 7 cm grubości to jest taka na granicy. No, w sumie robimy do 5. Zapałem, zapałem, głowica w dół. No i leć tam. Dobrze, no. Już nic nie zrobię, są jakie są, są trochę krzywe te sztuki. I z nią sobie troszkę cofniemy. I ją sobie ułożymy tutaj obok. Tak, to będzie w miarę ok. Dobra. Spoko. O, dobra, pikło. Musiało się troszkę obniżyć na 2,53. No, no powiem wam tak szczerze, na chwilę obecną te szlaki nie najgorsze. Zaraz będę oceniał to moje układanie. Czy ja to tam sobie sięgnę? Myślę, że tak. Spadniesz? Nie spadniesz. Dobra, na pewno muszę sobie podpompować, bo... ja jestem... nie, może jestem trochę cięższy od taty. Też wydaje mi się, że nie. Aczkolwiek gdzieś mi się to bardzo bujało. Dobra. Chwyciłem, chwyciłem. Dobra, akurat topę też sobie tu bliżej wziąłem. No nie, na tych obrotach się nie da robić. Musi być trochę szybciej, bo to jest... no... coś ten dźwięk mi tutaj nie pasuje. Nie wiem dokładnie co. Nie wiem, czy wy to słyszycie, ale ja słyszę, że tak kiedyś nie było. No i ten krzak tu też mi przeszkadza, kurde. Chodź. Dobra. Bliżej tego, pyk, pyk, puścić, podrównać, złapać. I na wózek. Elegancko. Zobaczcie, bez prostowania, jak prościutko, kurde. Klasa człowiek. Klasa człowiek to cio. No i jedziemy do przodu. Tu na pewno na prawo, nie wiem czy ona ma kropkę, ale ma tak fatalny czubek, że ona na pewno idzie do ścięcia. To już nie trzeba być tutaj wielkim znawcą, żeby wiedzieć, że trzeba ją wyciąć. Zresztą ona cała jest po prostu... jak nie powiem co. Dobra. Tutaj po prawej stronie robi nam się taka luka i my z niej chętnie skorzystamy, żeby zrobić sobie po prostu ten dalej nasz szlak. Natomiast... o, dobra. Nie wiem, czy to chyciłem dobrze. To tnie jak... dobra, ale poszło. I to całkiem nie najgorzej. Jak na taką krzywą sztukę. No i z tego mi kłoda nie wyjdzie, nawet mi nie wyjdzie nic innego, bo jest po prostu za krzywa. Nie wiem, czy z waszej perspektywy widać to tak samo, ale podejrzewam, że jeszcze gorzej. Tu mamy kolejne. Pyk, 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 to sobie zbierzemy. Tu jak tak niedaleko podjeżdżam, to nie daje gazu, żeby ta pompa jakoś tak tam troszeczkę może, ale tak, żeby gdzieś tam, wiecie, nie aż tak bardzo jej nie dawać tych obrotów. Dobra, przejechałem. Obrót. Cyk, łapy. Które sobie podkręcimy. I elegancko. Dobra, to bliżej, bliżej, bo ostatnio jak układałem, co zrywaliśmy też Walterą właśnie, o, w tym filmie, to
to tam na końcu, jak pokazywałem już cały wózek, to kurde, dostałem na priv lekki ochrzan od kolegów, jak że za daleko układam jedną rajkę od drugiej. Tego tutaj się poprawię i zrobię to tak, jak być powinno. Kratni. Elegancka sprawa. I tutaj po prawej stronie zaraz będziecie widzieć, będzie ta sztuka, którą sobie tam poprzednio ją wyciągaliśmy. Dobra, i to już sobie tu położymy. No, położymy czy nie położymy? No, położymy, tylko że mi się to wbiło. No i ta sztuka też idzie do ścięcia, bo ona nie ma czubka. Tak naprawdę powiecie, że przy tej kamerze jestem trochę bezkarny i mogę ciąć wszystko jak chcę. No nie, bo naprawdę jest ona... No i tam obok zaraz też będziemy ścinać. Dobra, i co tu się dzieje? Czy ja tędy przejadę? No nie przejadę tędy, dobra, muszę jechać tędy. O kurde, drzewo przede mną! Jasny kit! Kto to tu postawił? No nie! Ajajajajajaj! A ta będzie, myślę, że do tych ładnych. Zobaczcie, bo ona jest sucha. Ona jest sucha, szanowni państwo. I ją sobie zetniemy w tą stronę. I zaraz tam przy końcu ja wam będę przypominał. No, ona się już złamała. No dobra, chyba już widać, że jest sucha. Widzicie po tym, jak się okrzesała. No, to już chyba dowód mam. Nie musicie mi tu nic wmawiać, widzicie jak jest. Dobra, muszę trochę wyżej trzymać tą głowicę, bo gdzieś kurczę, troszkę to źle wygląda, jak ja tak te sztuki tam gdzieś, wiecie, wylatują mi tam daleko. Okej, okay, i tu mamy jeszcze taką i czy my ją sobie też tu jakoś weźmiemy. Troszkę się obrysowała, no ale to już ona tak spadła, no co mam zrobić? No nic nie zrobię. Ją sobie też tutaj ułożymy. Bra. No muszę tutaj jednak się zgłosić do kolegów, bo proponowali mi to, ale ja się do nich nie zgłosiłem. Myśląc, że nie jest tak źle, ale widzę, że u mnie to ciśnienie na rolkach jest troszkę, albo na nożach, jest troszkę za mocno ustawione, bo właśnie w pewnych momentach nie chce mi puścić, żeby to gdzieś tam dalej to drzewo przeszło. Dobra, chwila. Tutaj nic sobie nie rozwalił. No powinno mi puścić, ej! O! Gitara! Coś pięknego! Dobra, teraz żeby tu się nie rozwalić. No i gitara, położymy go tam na końcu. I dlatego też wtedy muszę tak te noże właśnie otwierać i wtedy rolki to drzewo przepuszczą. No a też podejrzewam, być może, że przez to, może czasami jak jest właśnie to drzewo suche, to po prostu to drzewo jest miażdżone. Raj, to sobie też tutaj ułożymy, bo ona już jest bez czubka, no ale jako opał sobie śmiało myślę, może tam być. Dobra, to sobie tutaj weźmiemy. Dobra, i to sobie też tutaj weźmiemy. Troszkę było słychać, jak maszynę mi przygasa, natomiast przypadkowo nacisnąłem lekko funkcję rolek, dlatego też to było, tym było to spowodowane. Dobra. W
wyrwiemy wszystkie te gałęzie. Powiem wam, to też jest w sumie dobra technika. Uciąć od razu skubaństwo odrośnie, natomiast jak już to wyrwę, no to podejrzewam, że zanim coś tam powróci na to miejsce, to myślę, że ta powierzchnia będzie troszkę się oczyści. A też te drzewa będą miały chwilę czasu, żeby te korony ich się zamknęły. A jeżeli nie będzie aż tak dużo dostępu do słońca, do światła, no to myślę, że aż tak dużo tych zielonych dziadostw tutaj nie będzie. I przy ewentualnie kolejnych pracach tutaj, no może nie będzie aż tak bardzo zarośnięte, jak jest w chwili obecnej. Dobra, no, puśćmy ją. Dobra, kurde, te gałęzie. Tyle tych gałęzi tutaj jest. Dobra, i sobie to ułożę tutaj. Myślę, że tata będzie zadowolony z tego, że to tutaj będzie. No, zobaczymy. Dobra. Ten odcinek też nie miał 1,5 godziny długości. Także to sobie jeszcze tutaj załadujemy.